o tym, że Michniewicz może mieć klucz do kapustki, podobny czy wręcz identyczny do tego, jaki miał Adam Nawałka, no to było wiadomo po współpracy tych dwóch panów w młodzieżówce. Tylko że też na początku nie wyglądało to aż tak obiecująco. Dopiero po zmianie systemu gry, po przestawieniu Legii na trzech stoperów i dwie dziesiątki, okazało się, że Michniewicz trafił bingo, jeśli chodzi o kapustkę Olkiniasa zresztą też. Na tej pozycji kapustka czuje się tak, jakby była stworzona specjalnie dla niego. Dzisiaj przy takim rozpędzie, takim rozmachu, takiej swobodzie, jaką prezentuje na boisku, to dla mnie jest kandydat do występu w Mistrzostwach Europy w reprezentacji Polski. To nawet nie to, że on mógłby się załapać do szerokiej kadry, tylko powinien bić się z Piotrem Zielińskim o miejsce wyjściowe 11, a może wręcz grać obok Piotra Zielińskiego, tak jak dobrze funkcjonuje w ustawieniu poziomym z Lukiniasem. Ja myślę, że dobry piłkarz poradzi sobie na każdej pozycji, a tak rozpędzony kapustka jak w tym momencie spokojnie dałby jakość również na skrzydle. To jest piłkarz po przejściach, to jest zawodnik, przed którym już w tej chwili cały świat nie stoi otworem. To jest gracz, który na dobrą sprawę dostał drugą szansę od życia i musi sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli jej nie wykorzysta, no to ten ogromny talent, zauważony już niemal 5 lat temu przez i doceniony przez Gary Linekera, no może zostać zmarnotrawiony. Także, ale ja jakby jestem spokojny o to, że głowa Bartka Kapustki wytrzyma, oby wytrzymały również kości i mięśnie, to nie tylko Paulo Sousa będzie miał z niego pożytek, ale również następcy Portugalczyka.